Samochód staranował ogrodzenie cmentarza na Rossie. Jest nagranie. Litewska policja zatrzymała sprawczynię wczorajszego wypadku na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Kobieta staranowała samochodem ogrodzenie nekropolii i zniszczyła nagrobki polskich żołnierzy. Okazało się, że nie miała prawa jazdy. W sieci pojawiło się nagranie z wypadku. Na nagraniu widać, jak jadący ze znaczną prędkością pojazd zjeżdża na łuku drogi na chodnik i wbija się w ogrodzenie. Kierująca samochodem wysiada z niego, jej zachowanie nie wskazuje, by odniosła obrażenia. Podczas gdy krząta się wokół swojego Citroena, ulicą przejeżdża kilka innych pojazdów. Nikt nie zatrzymuje się, by sprawdzić, co się stało. Po chwili sprawczyni odchodzi za róg ogrodzenia i biegiem ucieka. Do wypadku doszło w poniedziałek wczesnym rankiem. W jego wyniku zniszczone zostały nagrobki polskich żołnierzy, którymi opiekuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Polskojęzyczny portal zw.lt poinformował, że po wypadku z nagrobków Polaków zniknęły biało-czerwone wstążki. Wstążki w barwach narodowych na grobach litewskich pozostały. W środę cmentarz na Rossie ma odwiedzić prezydent Andrzej Duda, przebywający z dwudniową oficjalną wizytą w Wilnie.